Witam cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na temat tego, co tak naprawdę powoduje, że dziewczyna wkręca się emocjonalnie w znajomość, także warto tego posłuchać, dlatego że ta metoda działa zarówno dla kobiet, jak i dla facetów. Więc zarówno mężczyzna to może wykorzystać na spotkaniu na randce z kobietą, jak i kobieta na spotkaniu z mężczyzną, chociaż drogie panie, takie metody stosują często podświadomie. Natomiast jak jesteś kobietą, która nie wiedziała, że coś takiego powoduje zwiększone zainteresowanie tutaj drugiej strony płci przeciwnej. To zapraszam do oglądania, bo zdecydowanie zdziwisz się w tym odcinku. Metoda polega na tym, że całujesz się z dziewczyną, oczywiście namiętnie. Dobrze, jakby ten pocałunek był naprawdę rozkoszny, żeby kobieta tutaj angażowała się w to całowanie, ale pierwszy przerywasz pocałunek, czy pierwsza w przypadku kobiety? No i mówisz coś takiego do partnera do partnerki. Czy myślisz, że dobrze całujesz, tak? Następnie pauza, uśmiech i sprawdzasz reakcję. Bardzo często kiedy powiesz coś takiego dziewczynie, ona zaczyna się tłumaczyć. No wydaje mi się, że tak. Oczywiście ty to zbywasz uśmieszkiem, zmieniasz temat, ale zobacz co ty robisz. To tak naprawdę wprowadzasz tą kobietę czy swojego partnera w stan niepewności. I jeśli coś takiego powiesz po sytuacji intymnej, czy po pocałunku, to masz bardzo dużą szansę, że dziewczyna właśnie potem zacznie myśleć o Tobie, czy ja mu się podobam, czy w ogóle dobrze się całuje, czy mu się podobało, czy on się jeszcze ze mną spotka, czy to jest ten jedyny. I już tego typu myśli, które wywołasz właśnie za pomocą takiego zachowania w umyśle dziewczyny, już mogą sprawić, że ona poczuje się zupełnie inaczej, więc ukierunkujesz się bardziej na te negatywne emocje, które tak naprawdę sprawią, że ona sama zacznie Cię uwodzić. Niedokrotnie po takich sytuacjach, gdzie dziewczyny same piszą tam smsy, wiadomości, co tam u ciebie, wyspałeś się, czy jesteś zły, i to już pokazuje, jak właśnie działa wywoływanie niepewności u kobiet, bo może ty zawsze byłeś taki w 100% przewidywalny, grzeczny, ułożony, zawsze po pocałunku mówisz dziewczynie, świetnie całujesz, widzisz, to działa, tak? Tylko to działa na chwilę, i potem jak brakuje tej niepewności, ona. Oceniać jako faceta, który jest dla niej w 100% zbyt pewny, no to nie ma kontynuacji, ponieważ dziewczyna się nudzi, jest przekonana o tym, że już cię zdobyła, a raczej, że ty się o nią starasz i nie musi się tutaj w ogóle wykazywać żadną uwagą, więc warto tego typu metody wykorzystać na spotkaniach z dziewczynami, żeby kobieta też zaczęła się bardziej tobą interesować. Jak to można jeszcze inaczej powiedzieć, dziewczynie? Kiedy cię dotyka, kiedy ci zrobiła masaż, tak? Pytasz ją, myślisz, że dobrze masujesz, myślisz, że potrafisz dobrze wykonywać masaż, dotykać. Uśmiechasz się z jednej strony ironicznie, tak, żeby ona do końca nie była pewna o co ci chodzi, i to już zmusza kobietę bardzo często do tłumaczenia się, kiedy wręcz zauważysz: O, przepraszam, tobie się chyba nie podoba mój sposób bycia, czy tam, nie wiem, sposób całowania. To już to tłumaczenie pokazuje, że dziewczyna się angażuje emocjonalnie, dlatego warto, żebyś coś takiego wykorzystał na spotkaniach, na randkach, bo atrakcyjne kobiety nie są z tym obyte. Zazwyczaj, jak całują się z jakimś facetem, to facet tylko je komplementuje: O, jak to, jaka ty jesteś fantastyczna, piękna, taką jesteś dobrą dziewczyną. No i to już po prostu jakby nie trafia do tych kobiet. One czują się znudzone i de facto nie mają motywacji, żeby się o ciebie starać, żeby robić coś tutaj więcej. Dla dobra waszej relacji. Też można to zrobić w jeszcze inny sposób. Można powiedzieć dziewczynie: wiesz co, potrafisz całować, ale nauczyć Cię pewnej sztuczki. Jak się całujemy, to robisz takie kołowrotki językiem, tak? I to z jednej strony pokazujesz, że ją doceniasz, ale z drugiej strony Ty też jej pokazujesz, że Ty wyznaczasz kierunek, że Ty ją czegoś uczysz, tak? Jesteś dla tej kobiety mentorem, jesteś tym prowadzącym znajomość. Co bardzo często bywa niezwykle ekscytujące, bo jak sam wiesz, kobiety szukają facetów, którzy są pewni siebie, stanowczy, którzy wiedzą, czego chcą, są doświadczeni. To wszystko zebrane do kupy powoduje, że dziewczyna reaguje niesamowicie dobrze. Więc jak ty ją czegoś nauczysz w łóżku, ona to zaimplementuje. Do swoich zachowań tutaj łóżkowych z tobą czy sytuacji, to oczywiście ty też powodujesz, że ona inwestuje, ponieważ ona stosuje twoje rady, polecenia, więc ty tak naprawdę kontrolujesz jej zachowanie. Dzięki temu kobieta będzie inwestować, angażować się o wiele bardziej. Przetestuj to w praktyce, daj znać, jak poszło szczególnie tę metodę z pocałunkiem, bo po pocałunku uśmiechasz się do dziewczyny, wzbudzasz taką niepewność, myślisz, że dobrze całujesz. I wtedy oczywiście dziewczyna różnych tam tekstów może użyć, ale generalnie to nie dawaj jej sprowadzić rozmowy do sytuacji, kiedy to ty się tłumaczysz, tylko staraj się po prostu się uśmiechnąć, zbyć temat, ale obserwuj jej mimikę twarzy, czy ona się przejęła, czy się tłumaczy, bo to już będzie powodować, że ona chce więcej i zdziwisz się, że jak zakończysz w takiej atmosferze, na przykład spotkanie po pocałunku, to ona potem sama napisze, co u ciebie słychać, bo będzie się martwiła o twoje zainteresowanie. Tyle na dzisiaj. Przypominam, że uległa kobieta, pełny materiał, jak nauczyć kobietę uległości, 30% taniej do dzisiaj do północy. Naucz się, co takiego trzeba robić, żeby kobiety inwestowały emocjonalnie, żeby Cię słuchały, żeby były grzeczne. Mega wiedza, która zmieni Twoje życie, jeszcze do dzisiaj do północy, 30% taniej, dlatego wejdź tutaj, skorzystaj. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Pobierz pełny materiał, nauczę Cię krok po kroku, jak dominować emocjonalnie kobiety, jak je dominować psychicznie. O co w tym chodzi i dlaczego, jeśli kobieta nie będzie uległa, to nie będzie wierna, nie będzie też tutaj się zakochiwać, to jest bardzo istotne. Najczęściej tego nie rozumiecie. Jak poznajecie dziewczynę, to wam się wydaje, że no, ona tu was raz posłucha, raz nie, to jest normalne. To nie jest normalne. Dziewczyna powinna być uległa, grzeczna, posłuszna i bez tego niestety będziesz miał same problemy. Kobieta cię może zdradzić, zostawić, więc te metody także się będą nadawać wtedy, kiedy chcesz odzyskać dziewczynę czy rozkochać koleżankę, która ci się podoba. Pełny materiał, jak nauczyć kobietę uległości. Uległa kobieta, 30% taniej do dzisiaj, do północy. Wejdź, zobacz, korzystaj, bo jest to niesamowita wiedza, której zebranie kosztowało mnie ponad 17 lat doświadczenia kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. Do zobaczenia po drugiej stronie w kursie. No i pamiętaj, że dzisiaj po północy podnoszę cenę i kwota, jaką będziesz musiał wydać za materiał, będzie po prostu dużo, dużo wyższa. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!